all you need. Boo! To jest mój pierwszy samodzielny vlog na tym sprzęcie po powrocie. Wylądowałam w Dubaju. Jestem w hotelu. Tutaj już jest prawie pierwsza w nocy, więc ja trochę zmuszam się do spania, bo jutro przed nami dzień pełen wrażeń. I mam nadzieję, że będę miała na to siłę, będę wyspana i zobaczymy razem Dubaj po raz pierwszy w życiu moim. Byłam tutaj tylko raz na lotnisku. Nie mam mikrofonu podłączonego, więc sprawdzam dźwięk, zobaczymy jak nam to pójdzie. Nam. Pierwszy wellness hack na dzisiaj to to, że szczególnie w podróży, ale po każdym dniu ciężkim, nogi do góry, moi drodzy. I wspieramy układ limfatyczny. Damy radę. Dzień dobry. Jest słonko, jest dobrze. Czekam właśnie na moją koleżankę i bardzo doceniam posiadanie znajomych na końcu świata. Jest to bardzo cool, moi drodzy. Nie spodziewałam się tego po Dubaju. Sorka. Mnóstwo fajnych concept store'ów, galerii. Paryski soczek. Jestem tutaj dosłownie na chwilę i bardzo mi się podoba. Ale to chyba dlatego, że zobaczyłam urywek Dubaju okiem lokalsa. Wow. Pomyślałam sobie, że skoro mam czas, to sobie trochę poeksperymentuję. Świetne światło, świetny spot. Słuchajcie, jestem w Dubaju. Na przesiadce, zdecydowanie mikrofon się przyda, nagrywam swojego pierwszego vloga od prawie 4 lat, 3,5 roku. Jestem bardzo podekscytowana. Jestem tutaj 24 godziny, zostało mi jeszcze kilka godzin w mieście. W tej okolicy jest mega cool, ale postanowiłam, że jeszcze coś zobaczę. Nie będzie to top rekomendacja z TripAdvisora, może innym razem, słuchajcie. Jest cudownie, jest lato, jest ciepło, tutaj jest zima, dla mnie jest idealnie. No i co? Cieszę się, że jestem z powrotem. Testujemy nowy format, czyli vlog, gdzie sama się filmuję. I powiem wam, że ja się bawię całkiem nieźle. W Dubaju są ogólnie dosyć duże odległości, więc poruszam się taksówkami. W wielu miejscach jest dostępne publiczne Wi-Fi, więc myślę, że jestem bezpieczna, ale nie mam karty SIM, więc trzymajcie za mnie kciuki. Jadę teraz sobie w kierunku Starego Miasta, Starego Dubaju i tam upoluję jakieś pyszne meze. Stay tuned. Jak to jest, moi drodzy, że kopa sałaty smakuje jak życie. Tu mamy dressing. To jest sama zielenina, to jest tak pyszne. Ale hummus z pitą też robi swoje. Mówi samo za siebie. Wylizane, proszę państwa. A to jak ktoś chce, to napiszcie w komentarzu, to wam zawiozę. Nie wiem, czy mogę tutaj siedzieć, ale postanowiłam, że zaryzykuję. Jestem na Starym Mieście. Najedzona. Jest bardzo przyjemnie, ale dosyć wietrznie. Powiem wam, że taki postój między podróżami jest mega ekscytujący. Fajny pomysł, żeby się poruszać. Ale ja cały dzień czuję stres. Jakby cały dzień, wiecie, serce mi wali. Jestem w takim trybie
mobilizacji, nie potrafię się tak wyluzować. Wow, zwiedzam Dubaj, bo mam stół, powiedz za kilka godzin muszę być na lotnisku. Mam wrażenie, że po prostu ciało jest w takim trybie, na takim stand-by'u, więc nie wiem, dziwne. Zobaczę, czy będę w ten sposób w przyszłości podejmować decyzje o podróżach, ale jest bardzo przyjemnie, moi drodzy. Poznałam bardzo fajnych Polaków. W knajpie siedziałam obok nich, mam wspólnych znajomych, więc pozdrawiam i ogólnie świat jest bardzo mały. Zadziwia mnie to za każdym razem. Nagrywałam dla was stąd. Bardzo zacnie to wygląda. Wow, there you go. Ostatnia rzecz, która przyszła mi do głowy, to to, że staram się nie wywierać na sobie presji, żeby zrobić z tego jakiś podróżniczy vlog i nie wiadomo jak ten Dubaj zaprezentować. To są urywki z mojego postoju w Dubaju. I może dajcie znać, czy tego typu materiały też są dla was ciekawe, czy bardziej takie przewodniki o miejscach, które bardziej eksploruję albo lepiej znam. Let me know. Ale fajnie jest was mieć, bo dzięki temu ten pobyt tutaj ma dla mnie jakiś taki większy sens. Mam wrażenie, że nie jestem sama. Pomijam fakt, że spotykać ludzi jest bardzo łatwo, jak się okazuje, ale thanks for being here. Jest to galeria sztuki. Boże, to jest coraz fajniej. Okej. Ale cool. Patrzcie. Czad. Kto powiedział, że Dubaj nie jest cool, ten się nie zna, a w tle leci jedna piosenka, jaką umiem grać na gitarze, więc w ogóle uroczo. Grałam ją wczoraj. Postanowiłam, że nie będę tą osobą, która stawia kamerę gdzieś tam, wiecie, w tle i udaje, że zupełnie casualowo się przechadza, bo to nie jest autentyczne, moi drodzy. Znaczy, możecie tak robić, jak chcecie, ale jakoś nie czuję tego. Spotykam dzisiaj najmilszych ludzi ever. Pan taksówkarz numer jeden opowiadał mi wszystko o mieście. Drugi pan taksówkarz zapytał, czy jestem stewardessą, bo wyglądam jak cabin crew. Nie wiem, podziękowałam. Nie wiem, o co mu chodziło. Przed chwilą jakaś pani poprosiła mnie o zdjęcie, zrobiła mi zdjęcia. Inna pani zapytała, skąd bluzka, shoutout Aure the Label. Jestem zachwycona. Mam pytanie, dlaczego ludzie robią sobie zdjęcia z logo Starbucksa? Stare miasto, a tu plot twist. Miałam tego nie robić, a właśnie to robię. Ale pomyślałam, że urozmaicę tego vloga. Więc teraz, moi drodzy, kilka informacji o zbędnej użyteczności. Pierwsze, jest całkiem chłodno jak na Dubaj, jest tutaj zima. Dla mnie jest wspaniale, ale mam dużo szczęścia, bo w ostatnich dniach, słuchajcie, była zima. Było deszczowo, bardzo wietrznie i chłodno, więc mam farta. A druga rzecz jest taka, że chyba mam jetlag, wiecie? To jest moje odkrycie. Po prostu ta różnica pod tytułem wstałam o polskiej 5 rano dała taki efekt, że ja po prostu zasypiam na stojąco. W Polsce jest dopiero jakaś 13:30, a ja po prostu chcę spać. Myślę, że z tego też wynika to moje takie rozdygotanie i stres, więc będziemy niedługo kończyć, moi mini. No, więc ja przyszłam się wzdłuż wody, żeby się trochę rozciągnąć przed moim 14-godzinnym lotem. Jezus, mam z siebie straszną bekę. Ale słuchajcie, na koniec kilka fun faktów / obserwacji z dzisiaj. Nie byłabym sobą, gdyby nie było choć odrobinę merytorycznie. Stoicie właśnie na moim plecaku i zanim się wypowiem, to pozwolę, żeby samolot przyleciał i napije się wody. Po pierwsze, w Dubaju jest bardzo bezpiecznie. Po drugie, lokalsi, czyli rodowici mieszkańcy Emiratów, stanowią zaledwie 15% ludności Dubaju. Ciekawostka. Trzecia rzecz jest taka, że jest to miejsce bardzo zdigitalizowane i prawie wszędzie, mówiłam to chyba, że jest prawie wszędzie właśnie Wi-Fi, wszędzie można płacić kartą, są wszędzie publiczne toalety, jest naprawdę bardzo spoko. Już te kilka godzin pozbawiło mnie bardzo wielu stereotypów dotyczących tego miejsca, więc myślę, że z przyjemnością bym tutaj wróciła sobie na kilka dni, żeby poeksplorować też inne dzielnice, popróbować jedzenia i trochę lepiej poznać tę kulturę. Tymczasem mam właśnie Wi-Fi, więc mam sobie taksóweczkę. Tutaj jest taka aplikacja Karim, Cary EM.
i taksówki Hala Taxi, sprzedaję fun fakty, bo może komuś się przyda. I jadę do hotelu, żeby się troszeczkę przepakować, bo tam mam jeszcze moje rzeczy, mam tylko bagaż podręczny ze sobą, bo moja walizka już leci prosto do Sydney. Fajnie. Myślę, że vlogi solo tripy sprzyjają vlogom. Jak połączę siły z Justyną za chwilę, to myślę, że może być różnie. Ładowarka. To neutralizuje wszystkie zniszczenia samolotowo-jetlagowe. Wierzę w to. A jeszcze jeden fun fact jest taki, że jest to miasto, w którym się bardzo szybko żyje, dużo pracuje, jest pęd, nastawienie na sukces, na zysk. Koniec fun factów. There we go. Hi there. It's Carolina. Może tego jakoś bardzo po mnie nie widać, ale jestem turbo zmęczona i postanowiłam z tego miejsca zakończyć naszą dubajską przygodę. Jestem w restauracji, jem sobie kolację przed lotem, zamówiłam sobie jakiegoś bowla z ryżem, mam nadzieję, że wytrzymam na nim. Na pewno nie pobiję tych pysznych rzeczy, które jadłam dzisiaj, tylko chciałam wam powiedzieć po pierwsze, że bufet śniadaniowy był ekstra. Ja nie mam jakiegoś super doświadczenia, ale byłam ostatnio rok temu w Egipcie. I teraz jestem tutaj w Dubaju i ja kocham śniadania hotelowe i zawsze stoję w kolejce tam, gdzie prawie nikt nie stoi, czyli do dań dla lokalsów. I właśnie ilekroć jestem w jakimś hotelu, dobra, drugi raz powtarzam, w jakimś hotelu, gdzie są też powiedzmy lokalsi, to jest tam zazwyczaj też cała taka sekcja z fulem, czyli z ich bobem gotowanym i do tego są przyprawy, do tego jest pietruszka, do tego jest pomidor i czasami jest na przykład tahini, więc ja wtedy jestem pierwsza i na przykład w Egipcie tak miałam i teraz też tak miałam, że nikt z przyjezdnych, już tak powiem, tam nie zaglądał, raczej wszystkie tam kiełbaski, chlebki i tak dalej leciały, więc ja uwielbiam full, uwielbiam te wszystkie dodatki, jestem przeszczęśliwa, oczywiście był też hummus, więc to śniadanie było genialne, też omlet, no, naprawdę super sprawa. Natomiast thank you. Wracając, obiad był wspaniały, bo kocham kuchnię arabską, więc restauracja Giraffe na lotnisku, raczej oczekiwania są nie największe, no ale zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu i dajcie znać, jakiego rodzaju treści chcielibyście zobaczyć z Sydney. Food vlogi, luźne vlogi, testowanie jakichś konkretnych rzeczy. Let me know. Może jakieś domowe gotowanie? Właśnie zdradziłam wiele moich pomysłów. No ale dajcie znać, na co czekacie. A ja się z wami żegnam i bardzo wam dziękuję. I pewnie jako ostatni klip pokażę wam jeszcze moje jedzonko. Jakiś widoczek. Nie wiem. Aż ciężko się żegnać. Fajnie było. Bardzo mi się to podobało. Więc całuski i dwie rybie łuski. Jak to mówi moja mama. Do zobaczenia.